Rock'n'Rolla! Zatańczy para numer 5! Pan Janki Bobarczyk i Julia Jaworska. Dorośli, przekonali się do tego tańca. Charakter
i kopy. Troszkę zabrakło mi ich dzisiaj, tak. Jednakże myślę, że każdy świetnie się bawi. Julka, no gratuluję, po prostu. Ale w ogóle jeszcze dodam, piosenka rewelacyjna, piosenka żony Wytór, naprawdę polecam każdemu dobrze się zasłuchać. Świetny kawałek. I poprosimy pana Mariusza. No ja z panem Janem nie miałem przyjemności uczestniczyć w lekcjach, inna szkoła, ale wiem, że to człowiek legenda. Tak jak wspomniałem, mnie nie uczył, uczyła mnie natomiast w podstawówce jego żona, to wspomniałem bardzo, bardzo mile i pozdrawiam. Tak wcześniej, że tak wiemy, przed całą imprezą rozmawiało się ten tańczy, tamten tańczy. No i tam się nawet u mnie w pracy mówiły dziewczyny, pan Jan to ładnie tańczy, meza gdzieś tam prowadził i tak dalej, także mówi, na pewno pokaże się z tej dobrej strony. Widać było, że z topografią terenu się zapoznał bardzo dobrze. Nie wyszedł poza granicę nigdzie, także widać, że ma to we krwi od lat, praktykowane, no, zresztą widoczna, tak? Pierwsza część taka asekuracyjna, ale w drugiej to się pan tak rozkulał, że o, także gratuluję bardzo ładnie. To jak już tak wspominałam, co było kiedyś z profesorem, to powiem państwu, że pamiętam w zasadzie tylko jedno, jak profesor złapał mnie na ściąganiu. Dobrze, poprosimy o ocenę pani Irena. A to już w sumie była ocena. Wiadomo, tak. Książka, ja się ubawiłam, podobało mi się wszystko. Już nie będę się powtarzać. Chciałam tylko państwu powiedzieć, że w latach 50. tego rodzaju do tańca dopiero dotarły do Polski i nie można było tańczyć oficjalnie, bo można było z uczelni wylecieć za to, jak się tańczyło buki-łuki, albo rumbę, albo coś w tym rodzaju, no to się wtedy uprawiało amerykański styl życia, a Amerykanie, jak wiadomo, zrzucili stonkę Polakom i byli w ogóle temu. Ja dzisiaj. No, to teraz się policzy. Jakie były te oceny, panie profesorze Briseu? Lekko nie było, nie było lekko. Nie no, żartuję oczywiście. Jak się udzielę, Bita, z pełną odpowiedzialnością 10 punktów. Wy jesteście świetni. Pani Lina? Mocna dziewiątka! I pan Paryż. Dyszka. Numer 5. Pan Jan Kowalczyk i Julia Jaworska. Jeszcze raz gorące brawa dla nich. Panie Janie, jest pan wybitnym, wielce cenionym środowieckim pedagogiem i wychowawcą. Przez wiele lat to pan uczył młode pokolenia środowieckiej młodzieży. W dniu dzisiejszym to pan musiał wcielić się w rolę ucznia i pobierać nauki od swojej młodszej partnerki. Jak się pan odnalazł w tej roli? Czy Julia była wymagająca nauczyciela? Bardzo wymagająca i taka była. Jak mówiłem, chciałem zrezygnować już. No ale zaefektować to zadowolony. A teraz krótkie pytanie do Julii. Julia, czy pan Jan był posłusznym i zdyscyplinowanym uczniem? Oczywiście. Ja w ogóle byłam pod wrażeniem, że pan Jan ma lepszą kondycję ode mnie. Gorące brawa. Jeżeli spodobał się państwu występ pana Jana i Julii, czekają na państwa puszeczki oznaczone numerem 5, do których należy rzucać pieniądze. Proszę państwa, gorące brawa, pan Jan i